Siemaneczko wszystkim. Tyle gołąbków mi zostało z ostatniego zakupu. Przywiozłem wtedy 38. Zostawiłem z tego 6. Zostawiłem sobie takie pasiaczki. Całą parę. Zostawiłem te perłowe na pasach i parę jaśniaków. One takie fajne, zgrabne, małe, na ładnych czarnych brewkach. Ogólnie powiem tak, dzisiaj byłem po gołębie, przywiozłem swoje ptaki. Są już na gołębniku. Są słychać, jak to wszystko grucha, wesołe. Wróciły na swoje śmieci. No i wesołe. Patrzcie. W większości już przepierzałe. Jest tego. Trzeba zrobić troszkę przebierkę. Bo za dużo jest tego. Jest 200. Muszę przebrać, zobaczyć, co będzie do wydania. Na pewno berliny. Jest ich tam, nie wiem, ile jest, 12, może więcej. Trochę by szwanców różnych. Ale to nagram na osobnym filmie. Biorę na jedną część, wrzucę i wtedy pokażę, co jest do wydania. Ktoś będzie chciał, to weźmie, nie tu. Do wora i do jeziora. O, tu jest gangsta. Pary na swoje gniazda powracały. Marzyny, jaśniaki. No to gdzie miały gniazda, dobrze pamiętają. Muszę je żyć, im dałem, zaraz im dam wodę. Dam im coś do picia, tu jeszcze mam kilka do wrzucenia. Zaraz je tutaj dorzucę do tych. Takie tylko zostawiłem. Z 38 zostało 6. Dobra, dam pauzę i zaraz. No maluchy, dawać. Wychodzić. No dawać z tej klatki. Raz, 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 raz. Elegancko. Ja. Ach, wszystko się pcha. Wszystko na półki. Co się rozglądacie? Na swoich śmieciach jesteście teraz, nie? To się i rozglądacie. Bardzo dobrze. Tu jest jeszcze ten młody, taki jeden berlinek. On jest najpóźniejszy z nich, ale jest najjaśniejszy. Tylko na lotkach ciemnych, a tak praktycznie jest jaśniusieńki. A jest fajna samiczka. Widzę, to jest samica, będzie młoda. Samiec. To się będzie samiec, tamto będzie samiec. Jest, tak, tyle, tylko że się kurwa ciężko połapać. Miały przyjechać na koniec miesiąca, ale przyjechały teraz. W miarę wszystko się unormowało. Także
gołąbki powracały. Co się boicie? Tu mają wodę nalaną już. Zaraz im tu coś nalejemy jeszcze. Nie, no teraz to zupełnie inaczej wygląda wszystko. A nie pusty gołębnik. Co, nie wiecie, gdzie macie posiadać, nie? A się, tylko będą teraz prały, zanim się oswoją. Dobrze, dzisiaj posiedzicie. A jutro będzie góra rura. Zobaczymy, jak to będzie chodziło. Po takiej przerwie. No i widać, że są żwawe. Zdrowe. Będą latać. Berlinki popierzały, całkiem fajne. I praktycznie bez strat. Nie było gołębi, to i Kubuś nie miał co żreć. Zobaczymy, jak jutro wypuścimy, co to będzie. Świeże jutro też idą. Na ogień. Nie ma, że boli. Co, pić wam się chce, nie? Zaraz wam przyniosę. Zaraz wam przyniosę. Jutro je troszkę rozruszamy. Rozruszamy je. W tygodniu trochę pochodzą. A w weekendzik może jakiś locik im zrobię. Zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. Chyba, że pogody nie będzie. A może jak będzie, no z piątkę im damy na rozruch. Nie muszą być rozlatane, żeby te 5 km sobie przeleciały. Jaśniaczki młode też się powyrabiały. Zaniszka będzie. Są ta para starych. Widzę, kał jest zwięzły, nie jest rzadki, to czyli jest dobrze u gołąbków. Zresztą kolega dobrze się opiekował, także. Wszystko ok. Jutro trzeba będzie im dać jakąś kąpiel, żeby się wykąpały. I tyle w temacie. Dobra, idę już. Idę im przynieść wody, bo im się pić chce. Te mają to. Jest ich tutaj. 200 sztuk jest wszystkich. Tam było 194 i te 6 zostało. 190. To jest ładne 200 gołębi. Miałem jechać jeszcze po jeden lot. Ale w tygodniu nie, już nie miałem czasu. W sumie z drugiej strony też mi się nie chciało. Ale przywiozę jeszcze jedno z 10-15 sztuk. Pewnie jakieś bociany, driery, ale to nie dla mnie, gołębie będą, także ja je tylko przywiozę i zaraz jadą do klienta. Bocianka jakie łapcie ma. Marka tych niebieskich. No te całkiem przyzwoite posiaczki. Jutro oblatamy, zobaczymy, jak to będzie latało. One chodziły, tylko nie były ganiane, bo kolega ich nie ganiał. One były tylko jako mamki do krótkich, one nie były ganiane. Ale u mnie będą i tyle. Dobra, na pauzę idę po wodę.
No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Idź wam się chce. Chodź mały, chodź, 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 chodź. Trzeba będzie je poznaczyć. Wyjrzały tu nawet znaków, już na nich nie ma. Ale poznaczę sobie te, które zostają. Do wydania to nawet nie będę tego znaczył. Do wydania będą gołębie młode. Czyli z 20. z tego roku wszystko. Starego żadnego nie wydaje, choć jest, są. Tam jest chyba ze 3 czy 4 sztuki takie z kuprami. Ale to one i tak zostają, do żywocie już mają tutaj. Bo to dobre. Bo wszystkie loty porobiły te gołębie. Także to nie chodzi, że one tam mają kupry czy coś. Są wsłane, mądre, dlatego zostaną. Ma trochę młodzieży, się wyzbędę. I tyle. Zobaczymy, jak to jutro będzie chodzić. Te 200. Dobra, tak to wygląda. Jak widzicie, ptaki są. Ale się cieszą. Ale się cieszą. Ruchają. Czyli jest ok. Dobra, zamykamy imprezę. Starczy wam. Głodne to one zbytnio nie są, nawet nie chcą jeść. Czekaj. Nie no, 22:10. Trzeba iść do domu. Nie, już starczy przy tej gołębia dzisiaj. Od 20:00 tu już siedzę. Idę do domu. Także widzicie, ptaszki siedzą. Jest gitara. No nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie. A jutro wenda i jedziemy z koksem. Dobra. Trzeba to pogasić. Co się boicie? Spokojnie. Dobra. Zamykamy, gasimy. Także komu się podobało, dajcie łapkę, zasubskrybujcie kanał i tyle. Jakieś filmy tam będą na pewno. Maluchom trzeba też pozamykać. Siedzą. Dobra, pozdrawiam serdecznie i do następnych filmów. Jutro coś nagram. Jak to lata po takiej przerwie. Dobrze. Pozdro.